Cześć, z tej strony Kamil. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Zapewne to, co chciałem powiedzieć tytułem wstępu tego filmu, napisałem wcześniej. Na pewno wielu z Was przeczytało. Co prawda jesteśmy w moim tunelu, który znacie doskonale z poprzednich moich filmików. Do tego tunelu będę chciał doprowadzić wodę, zrobić studnię przy tym tunelu, żeby nie ciągnąć wody aż spod domu. Więc przy okazji pozwoliłem sobie dla wielu użytkowników nagrać to, co mi tu rosło z poprzednich filmików. Tak więc, żeby za dużo czasu nie tracić, ten film na pewno będzie trwał z godzinkę. Ja go być może będę nagrywał ze względu na dużo jeszcze innych zajęć za 2-3 dni. Więc zaczynamy od pierwszego etapu. Ten tunel wiele osób zna z moich poprzednich filmików. Jak wspomniałem, chcę przy nim zrobić studnię, żeby nie ciągnąć wody aż z domu, bo jest to dosyć daleko. Dlatego będę wybierał miejsce tuż przy nim. Ja już sobie zlokalizowałem, gdzie chcę mieć tą studnię. I teraz tak. Wiele osób pewnie będzie szukało jakieś mapki w internecie z pokładami wody i tak dalej, z jakimiś hydrogeologicznymi badaniami. Inne osoby będą szukały Bóg wie czego, za przeproszeniem. Ja powiem Wam tak, ja studnię wyznaczam w taki sposób, że jeżeli buduję ją komuś, no to tam, gdzie klient sobie tą studnię życzy. A jeżeli na przykład ja robię, to moja studnia będzie tutaj, dokładnie w tym miejscu. To jest całe wyznaczenie studni. Nie szukam, nie patrzę, nie badam tych mapek, bo to nie o to chodzi w tej studni. Tutaj żadnych rzeczy nie trzeba robić i nie róbcie tego, bo nie ma takiej w ogóle potrzeby. Zlokalizujcie sobie tam, gdzie Wasza studnia będzie Wam użyteczna, nie będzie Wam niczym przeszkadzała. Tak więc żadnych mapek, żadnych głupot, żadnych wskaźników, żadnych, tak jak mi pisaliście, u mnie woda jest na tylu metrach, u innych jest na tylu metrach, więc nie, to nie o to chodzi. Woda jest praktycznie wszędzie, tylko u jednego będzie głębiej, u jednego płycej. Więc wygląda to inaczej. Ja sobie skonstruowałem tutaj od razu taki maszcik, by ustawić swój telefon, żeby nagrywać w ładnej formie, ponieważ wiele osób też mi zarzucało, że telefon albo upadał, albo strasznie trzęsie i tak dalej. No ja nic nie poradzę. Ja staram Wam się przekazać treść filmu, a nie wygląd. Nie jestem jakimś super reżyserem, więc mi to wybaczcie. Jeżeli chodzi o etap lokalizacji studni, tak jak powiedziałem, musicie zlokalizować ją tam, gdzie będzie ona po prostu Wam pasowała, nie będzie Wam niczym przeszkadzała. Wiadomo, na środku wjazdu do domu sobie tego nie róbcie, czy przy samym szambie i tak dalej, więc pod tym względem. Moja lokalizacja jest tutaj, tak sobie wymarzyłem i tak jest. Ocena lokalizacji polega na tym, że będziemy badać, z jakim gruntem mamy do czynienia. Dlatego, że u jednych będzie to piasek, u innych żwirek. Niektórzy będą mieli bardzo wysoko już warstwy wodonośne, no a niestety u innych będą te warstwy dosyć głębiej. Dlatego, żeby to uczynić, pierw musimy wykopać mały dołek.
proszę nie sugerujcie moim obuwiem, ponieważ ja znam warstwy na swojej działce, więc pozwoliłem sobie w kapciach to zrobić. Na pewno jak będziemy robili dalsze czynności, to zmienię buciki. Więc tak, ja wykopałem sobie jeden szpadel, jedną szychtę i mam, pokazuje mi się od razu żółty piasek. Taka jest po prostu u mnie ziemia. U Was ten piasek może się znaleźć głębiej, czyli na przykład na metrze, a często bywa, że i tak na 1,5 metra dołeczek trzeba wykopać. Wtedy trzeba ten dołek wykopać sobie o wiele szerszy. Ja tutaj akurat będę robił taką studnię 5-metrową, coś około 5 metrów, dlatego że tutaj mam tą wodę akurat wyżej, więc tutaj rury, jakie zastosuję, to będzie jedna 163-metrowa i dwie rury 2-metrowe 110. W Waszym przypadku możecie napotkać na trzy różne typy gleb. To znaczy, tak jak ja, możecie mieć od razu tutaj piasek, co jest akurat bardzo dobrym wskaźnikiem, że ten żółty piach jest. Oznacza to, że tam niżej powinno nam pójść to szybko, gładko. Drugi niestety typ, po wykopaniu jednego szpadelka może się okazać, że macie glinę. To jest bardzo częste pytanie, jakie mi zadajecie, co zrobić, gdy jest glina. Słuchajcie, wielokrotnie natknąłem się na temat gliny i powiem Wam szczerze, że nigdy, ale to przenigdy, nie było z gliną problemów. Glina była zazwyczaj grubości około metra od ziemi, czasami była tak do 1,5 metra. Dalej już mamy normalny, miękki piach, niekoniecznie żółty. On może być i trochę rudawy, może być troszeczkę szary. Więc suma summarum, jeżeli macie glinę, nie poddawajcie się, ponieważ spróbujcie tą glinę odkopać. Te pokłady, te warstwy gliny nie są zazwyczaj głębokie. Powiem Wam szczerze, jeżeli wykopiecie już 2 metry, dajmy sobie krater jakiś wielki zrobicie, tak, bo chcecie tą koniecznie glinę wykopać i się okaże, że ona jeszcze głębiej jest, to szczerze mówiąc, ta studnia może nie być dla Was. Nic Was nie kosztuje wykopania sobie takiego dołeczka i tego sprawdzenia. Sprawdzicie, dowiecie się. Jeżeli u Was będzie bardzo głęboko glina, to no polecam jednak inny typ studni, typu wierconej, ponieważ nie spotkałem się i tutaj nie pomogę, jeżeli glina jest głębiej niż dajmy te 2 metry. Z mojego doświadczenia, jak i wielokrotnie, no może nie tyle co wielokrotnie, ale chyba tam ze 3 czy 4 razy się spotkałem właśnie z gliną, musieliśmy się przekopać ładnie, ale tak jak powiedziałem, gliny było około metr 30, metr 50, to są takie głębokości z gliną. Trzeci typ to jest, jeżeli zaczynacie wykopywać i widzicie jakieś dziwne kamienie, nie są one okrągłe, nie są typowe polniaki, jest to typowy gruz. Tak więc coś z tą ziemią najprawdopodobniej swojego czasu było robione, coś było wysypywane. To już na pewno działalność jest człowieka. No niestety musicie ten gruz odkopać, dostać się do żółtej bądź siwej ziemi miękkiej. Tak więc czeka Was po prostu większe kopanie szpadlem przed przystąpieniem do zagłębiania rur. To są takie trzy typy gleby przeważnie. No wiadomo, są jeszcze torfy i tak dalej, ale tu z tym też nie powinno być większego problemu. Ja poszerzyłem swój dołek o szerokość jednego szpadla, tak żebym mógł sobie lepiej go wybierać i wykopałem no najgłębiej, jak tam dało się radę, no prawie cały szpadel. Czym głębiej, tym mniej, wiadomo, mniej pracy będziemy mieli. Jeżeli, tak jak powiedziałem poprzednio, przyjdzie, że tutaj ta warstwa czarnej ziemi, humusu, będziecie mieli ją głębszą, albo tak jak glinę i tak dalej, no niestety musicie sobie ten dołek większy, żebyście się tam zmieścili ze szpadelkiem, ale nie możecie też krateru wywalić, bo nie będziecie w stanie robić tej studni.
Jak wykopiecie sobie większy dołek, tą czarną ziemię trzeba wykopać, trzeba próbować dostać się do takiej właśnie żółtej ziemi. Żółta ziemia, bądź ewentualnie szara, też jest dobra, ale musi być ona po prostu sypka, nie może być to humus, nie może być to czarna ziemia, glina i tak dalej. Musicie się przez to wszystko przebić. Taką ziemię na pewno znajdziecie, więc spokojnie. Tylko mówię, może być głębiej, może być płciej. No u mnie, jak widzicie, jest tylko jeden szpadelek tego, od razu żółta ziemia. No na takich piaskach troszeczkę tutaj mieszkam, ale u was będzie to różnie. Po wykopaniu, jak najgłębszym, już po ocenie miejsca, w którym będziemy robili studnię, szykujemy rury. Teraz tak, bardzo, bardzo ważną rzeczą jest nie nastawianie się, że moja studnia musi być głęboka, czym głębsza, tym lepsza, bo nie jest to prawdą. Jeżeli zrobimy studnię za głęboko, wbijemy się w warstwę, którą później będę tłumaczył, nieprzepuszczalną, możemy tej wody w ogóle nie mieć, dlatego że ta warstwa będzie nam blokowała jej dopływ. Pakietem startowym, którym będziemy zaczynać, każdy z was niech sobie zakupi taki pakiet startowy, rurę kanalizacyjną 160 pomarańczową oraz rurę 110 również kanalizacyjną i rurę 110 dwumetrową. 3-metrowa 110 i 2-metrowa 110. Niech to zostanie pakiet startowy. Czyli jeszcze raz, 160 3-metrowa, 110 3-metrowa i 2-metrowa również 110. Takim pakietem zaczynamy. Później, jeżeli okaże się, że u was studnia będzie musiała być głębsza, no niestety troszeczkę może was wyjść to o parę groszy więcej, bo będziecie musieli tych rur dołożyć. Te problemy będę wam tłumaczył i pokazywał na poszczególnych etapach studni. Tak więc startujemy po rury. To startujemy po nasze rureczki. Autko odpaliłem. Dla tego pana, z którym się śmialiśmy w komentarzach odnośnie bałaganu w samochodzie, u mnie zawsze tak będzie, tak jak i u ciebie. Trzymaj się, pozdrawiam. Jak mówiłem, jedziemy po rury. Oczywiście rabat, nie? Standardowy, największy. Tam przyznałem, przyjechałem, tam gineta cię już automatycznie no, czytała. No, już czytała, wiesz. No. Nagrywasz i później puścisz jak powiem. 86,27. Wiedziałem, że mnie stosujesz. Dobra. Przywiozłem już swoje rury, więc mam już je na miejscu. Nie sugerujcie się tym, że kupiłem dwie rury dwumetrowe, dlatego że moja studnia być może w przyszłości będzie rozebrana, więc pomarańczową wyjmę jedną, 110 szarą, jedna z nich najwyżej zostanie w ziemi, więc ja już z góry przewiduję, że moja studnia zostanie kiedyś tam rozebrana. Dodatkowo nie potrzebuję tutaj głębokiej studni, dlatego że doskonale wiem, na jakiej głębokości mam wodę. Dlatego ja zakupiłem sobie dwie rury dwumetrowe 110 i 3-metrową 160. Dodatkowo zakupiłem rurę niebieską wodną 32, którą będę się posługiwał do zagłębiania rur w kolejnych etapach. Witam was w swoim warsztacie, w którym przyniosłem sobie rury, które przeszykujemy do montażu studni. Będziemy je nawiercać. Tutaj nastąpi kilka zmian. Jeżeli pozwolicie, to 10 sekund, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj, pokażę osobom, które śledzą mój kanał, co tutaj się dzieje. Jest zakupione 400 transformatorów,
ponad 2000 diod LED-owych. Ta lampa świeci się już ponad 2 miesiące. Tak jak powiedziałem, osoby, które śledzą mój kanał, wiedzą, że ja pracuję nad odnawialnym źródłem energii, które udało mi się stworzyć. Lecz ten projekt, no już teraz będzie miał bardzo dużą skalę. On działa. Na pewno nakręcę filmik, który puszczę. Podejrzewam, że nie wiem, czy zdążę w tym roku, a jeżeli zdążę, to na pewno na święta. Mogę Wam udowodnić, że to wszystko, co tu jest, jest podłączone kablem, który nie jest zasilany z sieci energetycznej. On idzie sobie na dwór i idzie sobie właśnie dokładnie do tego urządzenia, które stoi na dworzu. Nie będę Wam go pokazywał, bo jak go skończę, to najprawdopodobniej pierw opatentuję. Na dowód prąd w garażu to ja mam troszeczkę inaczej podłączone. Więc to, co idzie z zewnątrz, jest całkowicie darmową energią, którą udało się stworzyć. A mówię, ten projekt już będzie miał bardzo potężną skalę. Dobra, wracamy do tematu rur. Musimy się zaopatrzyć w dwa rodzaje wierteł. Polecam wiertła kobaltowe. Będą wytrzymalsze, zapłacicie złotówkę czy tam dwa więcej. Pierwsze wiertełko to jest wiertełko 3 mm. Zastosujemy je do rury 160 pomarańczowej grubej. I drugie wiertełka to są 1,2 mm. Kupiłem ich więcej sztuk. Zastosujemy je do rury 110. Szykujemy sobie rurę 160. Ja na poprzednim filmie dość chaotycznie Wam pokazałem, jak ją nawiercać. W tym filmie nastąpi zmiana. Mianowicie, poprzednio Wam pokazałem, żebyście sobie zostawili 10 cm odstępu od końca rury, następnie wiercili otwory. Dzisiaj zrobimy to trochę inaczej, gdyż sprawdziłem, że podczas wbijania rury często zawór przechodzi poniżej rury i blokuje się. Zaczynamy od 25 cm. Zaczynamy od 25 cm i kończymy na 1,25 m. Zaznaczamy sobie 1,25 m. Teraz na tej rurze oznaczamy sobie dokładnie co 2 cm punkt. Ja sobie to wykonam, a następnie, jak już oznaczymy, będziemy musieli te punkty oznaczyć najlepiej z każdej strony rury. Jest to na pewno dosyć pracochłonne, ale dosyć istotne. Jak zrobię wszystkie punkty, będę nagrywał dalej. Pokażę Wam, jak trochę sobie ułatwić życie, żebyście mogli zrobić to równo. Jak zaznaczacie sobie kreski, zaznaczcie sobie, dajmy na to 8 cm. Z drugiej strony tak samo 8 cm. No i wtedy, zaczynając od początku rury, łapiemy to. W ten sposób będziemy mieli równe te linie, a nie będą one nam się zakrzywiać. 25, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. I tak co 8 cm naokoło rury zaznaczamy sobie takie punkty. Ok, ja zaznaczyłem swoją rurę. Zaznaczę tu punkt. To jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 7 rzędów mi wyszło, średnio po 8, 7,5, 8 cm odstępy. Wyszło mi 7 rzędów. I teraz tak. Tutaj też jest zmiana w porównaniu do poprzedniego filmu. Poprzednim filmem kazałem Wam chyba dwójeczką wiertełkiem wiercić. Tutaj też jest istotna zmianka. Będziemy wiercić wiertełkiem 3 mm. Tak jak Wam pokazywałem, wiertełkiem 3 mm. W rurze 160. Pozwolimy tej rurze na przepływ drobnej frakcji
do wnętrza rury. Pamiętajcie, tu jest 7 rzędów na tej rurze, więc na 110, ponieważ wiertu tam jest 1,2 mm, więc no połowę mniejsze od tej trójki. Tam będziemy musieli zamiast 8-7 cm zrobić średnio po 4 cm odstęp, żeby tych otworów było 14 rzędów, przepraszam, 14 rzędów. Tu jest 7, tam 14 razy więcej, tu jest 2 razy większe wiertło, tam po połowę mniejsze, więc podwoimy to. Ja mam tutaj wiertareczkę stołową, sobie troszeczkę życie ułatwię, więc zaczynam wiercić otwory. Wierzcie mi czy nie, ja tą chińską małą wiertareczkę zakupiłem praktycznie tylko i wyłącznie do wiercenia tych otworów. Ja nie wykonuję na niej jakichś tam innych czynności. Tak więc po tych kropkach, które sobie zaznaczyliśmy, jedziemy z otworami. Wiertłem trójeczką. Nie musi to być tam idealnie, bo wiadomo, że czy wiertarką ręczną, czy taką stołową, nie traficie tam idealnie sobie. Jak tam jest zwierząt? Ważne, żebyśmy te rzędy sobie porobili. Ok, ja już mam swoje dziurki wywiercone wszystkie naokoło po tych naszych liniach. Teraz bierzemy sobie markera. Zaznaczamy sobie kolejne dziurki między tymi liniami, między tymi rzędami. Ale już nie zaznaczamy ich jakoś tak idealnie. Zaznaczamy sobie pierwsza dziurka, drugą zostawiamy, co drugą dziurkę, czyli w efekcie co 4 cm. Nie musi to być idealnie. Zaznaczamy sobie to na całej rurze. Średnio powiedziałem, tak jak co druga dziurka, czyli to było tak co 4 cm. Tutaj zaraz będziemy wiercić dalej wiertłem 1,2 mm. Do czego nam te dziurki będą służyły, które teraz wiercimy? Na pewno zapytacie. Te dziurki będą mniejsze, one nie będą nam przepuszczały drobnej frakcji do środka studni. One będą nam służyły, żeby jednak tą czystą wodę przepuszczać wokół tych rzędów i nawilżać tą frakcję. Dlaczego? Będę mówił dalej. Zaznaczyłem swoje dziurki już do samego końca. Teraz będę je nawiercał wiertełkiem 1,2 mm. Do tego celu muszę użyć wkrętarki, ponieważ no tutaj główka z wiertarki mi nie łapie tak małego wiertła. W każdej tej dziurce, której tutaj pozaznaczałem, zrobię taki otworek. Na pewno zapytacie, dlaczego 1,2 mm, a nie 1 mm. Jest taki paradoks śmieszny, który zauważyłem, że 1 mm dziurka zrobiona po przewierceniu, jak ją zetrzemy, czy nawet papierem ściernym, ona zawsze zostawi jakiś skrawek, który nam troszeczkę tą dziurkę zablokuje. 1,2 mm usuwa. No śmieszne, ale no, sprawdziłem to i jednak 1,2 mm jest optymalnym wiertłem. Następną rzeczą, którą, jeżeli oglądaliście poprzedni filmik, nawiercaliśmy w tym miejscu otwory, przepraszam, takie ząbki. Ja cały czas wierzyłem, że te ząbki pomagają mi w zagłębianiu tej rury w ziemi, ale szczerze mówiąc, sprawdziłem to, też do mnie pisaliście maile, przesyłaliście mi swoje zdjęcia, że zagłębiacie bez tych ząbków i że to działa i te ząbki nie są w ogóle potrzebne. Dlatego ja też przestałem nacinać te zęby. Nie są one potrzebne, więc to też jest kolejna zmianka. Zostawiamy to w spokoju. Wiercimy tylko otworki już w tych kropkach, które sobie tak sumarycznie zaznaczyliśmy. Te dziurki, jak wspomniałem, będą nam pomagać w nasączaniu tej wody z ziemią, z tym drobną frakcją, która będzie się przedostawała przez te 3 mm dziury. Nawiercamy. Ja już mam swoje wszystkie dziurki ponawiercane. Ja zostaje tylko kawałek papierku i to wszystko przetrzeć.
Te wszystkie pozostałości po wierceniu najlepiej przetrzeć, żeby było ich jak najmniej, postarać się, żeby te dziurki nie były pozatykane. I tak naprawdę rurę pierwszą mamy gotową. Za chwilę przystąpimy za obróbkę rury drugiej. Mam już na stole drugą rurę, naszą 110. Tutaj już nie robimy 25, ale tylko 20 odstęp. I tak samo analogicznie jak w poprzedniej rurze, otwory muszą być na wysokości 1 metra. Czyli zaznaczamy sobie 1,20 m. Powiem Wam tak, nie jest konieczne, żeby to wszystko było idealnie proste. To ma działać, a nie wyglądać. Ale jeżeli chcecie się wspomóc, każda rura ma napis. Ma tutaj taki grawer. Te grawery są co 2,5 metra odstąpione. Te grawery są idealnie równo, więc jeżeli chcecie rozpocząć swoje mierzenie, żeby mieć to równo, ładnie, nie ukrywam, byłoby to wskazane. Jeżeli chcemy to już profesjonalnie, idealnie zrobić, to przyłóżmy sobie miarkę wzdłuż tego grawerka i sobie zaznaczmy te 20 cm. I na drugim, i pod drugim grawerem znowu 1,20 m. Więc wszystkie kolejne, które będziemy tutaj co 4 cm tak sobie odmierzać, przypominam, co 4 cm, w poprzedniej rurze robiliśmy to co 8, dlatego że musimy na tej rurze zmieścić 14 rzędów. Z tym, że ja zaraz to jeszcze przemierzę, jeszcze Wam dogram, ile mi to wyszło, bo to raczej chyba nie będzie 4 cm, przepraszam. Dlatego, że ta rura jest węższa od tamtej, więc obwód nie będzie się zgadzał. Więc teraz to głupoty Wam gadam. Ja zaraz to przemierzę. Suma summarum musimy zrobić 14 rzędów z otworami. Ja to przemierzę i zaraz Wam powiem dokładnie co ile. Dobra, zmierzyłem tą rurę. Obwód ma 35 cm, więc 14 rzędów to będziemy mieli po 2,5 cm. Ja przepraszam Was za pomyłkę. Nie co 4, tylko co 2,5 cm. Ja na co dzień, powiem Wam szczerze, używam siatki elewacyjnej. Kładę sobie siatkę elewacyjną i sobie markerem jadę z tematem. Tutaj chcę Wam pokazać jak najlepszy sposób, najbardziej idealnie, żeby to było zrobione. Więc przepraszam jeszcze raz za pomyłkę. Robimy sobie otwory rzędy co 2,5 cm. Co 2,5 cm. Czyli ja już tu sobie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No. Mamy 14 rzędów. Tak samo robimy to z tej strony. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta. No i poszalałem. Dobra, poszalałem. Nie będzie to ładnie, dlatego że tutaj. Dobra, ja zaraz wezmę acetonem i to przemyję i zaraz poprawię. Weźcie sobie miarkę, jednak moje oko tu nie zadziałało. Dobra, weźmiemy sobie suchmiareczkę. Ustawiłem ją co 2,5 cm, więc teraz powinno to wyjść troszeczkę ładnie. Jakbym miał to robić poza tym filmikiem, przyznam Wam szczerze, że nie zwróciłbym na to uwagi. Ale okej, róbmy to ładnie. Wy też postarajcie się, bo te 10-15 minut dłużej Was nie zbawi, a na pewno będziecie mieli to wykonane bardzo dobrze.
Zaczynamy też pod tą linią. O, tak najłatwiej. Łączymy sobie z tą linią, z tą kropeczką. I tak samo od 20, czyli kropka 22, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. I wszystkie robimy rzędy. Ja już zmęczyłem te swoje dziurki. Zaznaczyłem całą rurę na tych wysokościach, o których mówiliśmy. I powiem wam tak, poświęćcie trochę czasu, zróbcie to samo. Ja teraz poświęciłem trochę czasu, ładnie porobiłem te rzędy. Nie róbcie tego chaotycznie, na oko, bo to też ma swoje zadanie. Ta woda musi z każdej strony równomiernie jakoś tam napływać. Ja mówię, ja sobie ułatwiam, bo ja sobie zawsze oklejam to siatką elewacyjną i od razu wiercę. No, na początku tego filmiku od razu wam rozrysowałem. I zróbcie to samo. Naprawdę nie idźcie na łatwiznę, bo nie zaoszczędzicie 5 minut, a to tylko może pomóc w całej naszej konstrukcji. Jak już wspomniałem w poprzednim filmiku, będę teraz nawiercał to wiercem 1,2 mm. Całą tą rurę. I teraz powiem wam szczerze, wiele osób, które już z mojej poprzedniej wypowiedzi usłyszało, że ja będę teraz to nawiercał wiertłem 1,2 mm, pewnie przewinie ten filmik do przodu, a szkoda, bo tutaj poruszę bardzo ważny błąd, który popełniacie i który widzicie na innych tam filmikach, podstawowy, mianowicie taki szczegół, który poniekąd może wam troszeczkę dyskwalifikować tą studnię. Jest to bardzo istotne, a mianowicie o co chodzi. Podczas wiercenia tych dziurek nie lecimy z tymi dziurkami tak, bo raz, że wiertło się złamie, jak w tym przypadku, nie lecimy, chwila, moment, ale te dziurki nawiercamy sobie spokojnie. Nawiercimy, puścimy. Nawiercimy, poczekajmy chwilę, puśćmy. Nawierćmy, puśćmy. Co to nam daje? Ja wam tu pokażę różnicę, taką małą, że jeżeli robimy to tak, zostaje nam plastik. Dlatego, że podczas wiercenia plastik się przegrzewa lekko, on nam zostaje, a wiertło jest tak małe, że te dziurki się zaślepiają. Te dziureczki nam się zaślepiają. Więc na 1000 dziurek, które musimy wywiercić, niech nam się 200 zaślepi później, no to jest już bardzo poważny problem, bo sprawność wody, która tu będzie przechodziła, nie jest równomierna, tak? Druga rzecz, łamie nam się te wiertło, a tych wiertł musimy mieć wtedy bardzo dużo. Czy to jest w ogóle nam potrzebne? Posłuchajcie, kochani, żeby zachować wiertełko, zajmie nam to może 10 minut dłużej, ale wiercimy sobie w ten sposób. Wkładamy, chwilę przytrzymujemy i wyjmujemy. Wkładamy, chwilę przytrzymujemy i wyjmujemy. Co nam to daje? Ja może wam pokażę różnicę między dziurkami, które zrobiłem chaotycznie, a między dziurkami zrobione wolniej. Tutaj jeszcze wyszły przeploty, ale na przykład ta dziurka, ona już jest zaślepiona od wewnątrz. Jaki to ma sens? Dyskwalifikujemy swoją studnię. To jest pierwszy, oczywiście tych błędów ja wam wskażę więcej, ale to jest pierwszy poważny błąd, jaki już sami psujecie sobie, robiąc studnię z poprzedniego filmiku. Dobra. Ja zabieram się za wiercenie tych otworów. Jak wywiercę, będziemy robić dalej. Wywierciłem swoją rurę, troszeczkę mi się z tym zaszło,
Wam na pewno coś się zejdzie. Zdążyłem dwie kawy wypić przez ten czas. Jeszcze dzisiaj nie piłem. Rurkę mam ponawiercaną. Trochę sobie tutaj oczyszczę. Bardzo ładne otworki. I teraz tak. Kolejnym błędem, jaki popełniacie, próbujecie na własną rękę zrobić tych dziur więcej. Więcej niż metr. Logika mówi, że więcej dziur, większy dopływ wody, więcej wody w studni. No niestety nie jest to prawdą. Prawda jest taka, że czym więcej tych dziur, to zrobicie sobie po prostu tylko otwór w ziemi. Zrobicie sobie otwór w ziemi, w którym będziecie mieli jedną wielką kałużę. Jeżeli będziecie chcieli, żeby studnia Wam pracowała i wyciągała z całej płaszczyzny ziemi wodę, no niestety, no to nie będzie funkcjonowało. Szybko Wam pompa wodę zaciągnie i będzie lipa. Ta studnia musi spełniać pewne określone kryterium, żeby poniekąd z tego gruntu wymusić natrys tej wody do wnętrza tej rury. A więc jak już powiedziałem, powtórzę, większa ilość dziurek nie daje tutaj większej ilości wody. To działa, ponieważ to jest pewnego rodzaju system. Teraz tak, w poprzedniej rurze zrobiliśmy 7 rzędów wiertłem 3 mm. W tej rurze robimy 14 rzędów połówką tego wiertła, czyli 1,2. Ale nie oznacza to niestety, że to jest koniec wiercenia. Teraz musimy dowiercić kolejne dziury. Czyli mamy teraz 1 do 1 z tamtą rurą ilości, jeżeli chodzi o przepływ. Teraz na tej rurze musimy wymusić napływ wody do jej wnętrza. Czyli dowiercamy połowę więcej średnicy dziury otworów, zwał jak zwał, w porównaniu do tamtej rury. Czyli bierzemy sobie jeszcze raz wiertarkę i teraz jak mamy te 4 dziurki, w każdym kwadraciku na przekątną dowiercamy kolejne dziurki. Między jednym rzędem, tu zostawiamy odstęp, teraz w tym. Znowu odstęp, teraz w tym. Co daje w efekcie? Daje nam to w efekcie, że ta ilość dziur pokrywa się z ilością dziur w tamtej rurze i dorzucamy o połowę większą ilość dziur, żeby o połowę większy przepływ był do tej rury. Powtórzę jeszcze raz, pompa, która będzie nam zasysała wodę stąd, ona zrobi swego rodzaju podciśnienie, co jest bardzo ważną rzeczą, gdzie tej wody będzie ubywać, rura będzie zaciągać wodę z przestrzeni między rurą osłonową, gdzie uwierzcie mi, może kiedyś jak znajdę jakieś rurki PCV, to zrobię Wam taki eksperyment w akwarium, pokażę Wam, że tu zaczyna pracować podciśnienie, które zaczyna zasysać tą wodę z gruntu, a nie tylko robić taki swobodny napływ tej wody. Ta studnia będzie zasysała wodę z gruntu. Nie będzie to tylko zalewanie i my to pompujemy. Jak będzie tylko zalewanie i my to pompujemy, to wypompujemy to w cholerę i będziemy musieli poczekać, aż ona z powrotem sobie tutaj znajdzie. My w ten sposób wymuszamy z gruntu pobór tej wody. Ja teraz przewiercę te dziurki sobie do końca. Dowierciłem swoje otwory, o których Wam przed chwilą mówiłem. Teraz chciałbym poruszyć kwestię błędów, czyli kolejny problem z poprzedniego filmiku, jak i filmików, które tam nagrywają różni ludzie. Chodzi o te otwory. To jest główny powód, który ja wytykam właśnie moim naśladowcom, których nie stosują. Słuchajcie, włożenie jednej rury, tak jak powiedziałem, spowoduje Wam kałuże, a nie studnie. Włożenie dwóch rur, nieodpowiednio wywierconych chaotycznie, również Wam spowoduje kałuże. A żeby
ten system działał. Cały patent polega na tym, że rura w 160, która jest na zewnątrz, ona działa jak rura osłonowa, ale jednocześnie ona ma jeszcze bardzo duże zadanie. Otwory. Wyobraźmy sobie, że to jest ta rura 160, nie będę jej przynosił. Otwory 3 mm pozwalają wpadać drobnej frakcji w szczelinę między tymi dwoma rurami. Wpada sobie drobny żwirek, który już się przez te dziurki nie dostanie. Grubsze kamienie zostają na zewnątrz. Tutaj sobie wpadnie drobny żwirek, który poniżej 3 mm frakcja. Drobny mułek zostanie wypompowany w pierwszych pompowaniach. I mamy tak, gruby kamień, reszta ziemi, drobną frakcję, która będzie nam filtrować i czystą wodę w środku. Bardzo ważnym elementem jest, tak jak powiedziałem, ilość tych dziurek. Ja też może nie do końca to w swoim filmiku wytłumaczyłem. Dlaczego? Jeżeli zrobimy normalny przepływ z rury osłonowej, jak i z tej rury, 1:1, czyli tam 3, tutaj 1,5 mm bez dodatkowych dziurek. Na wolnym przepływie będzie to działało tak, że ile wody najdzie, tyle będzie w studni. Oczywiście będzie to działało, bo ja takie studnie wykonywałem. Robiłem też, zanim się nauczyłem, wiele błędów. No i niestety takie studnie poprawiałem. Ten system Wam gwarantuje, że dzisiaj podlewacie sobie warzywa, korzystacie ze studni i tak dalej, ale powiedzmy przychodzi zima, wyjmujecie pompy, sprzęt, zatykacie, dajmy studnie jakimiś korkami, tak, no i czekacie do wiosny. Ewentualnie zostawiacie rurę wodną ze smokiem na dole i przychodzicie na wiosnę i się okazuje, że nie ma wody. I zdziwienie, dlaczego? Już Wam tłumaczę dlaczego. Przy wolnym przepływie przejdzie sobie drobna frakcja, zatka to wszystko, zalepi. Matka Ziemia jest na tyle mądra, że tak samo jak i rana na skórze, tak samo rana w ziemi, chce ją zalepić, zatkać, zarzucić roślinnością i tak dalej. Więc ten system na jednej rurze, na braku tego dopracowania szczegółów, jeżeli chodzi o dziurki, spowoduje Wam, że na wiosnę włączycie pompę, wyssiecie to, co zostało z zeszłego roku, woda już dalej nie będzie nachodziła i się pewnie bardzo zdenerwujecie. To jest właśnie ten podstawowy błąd, co z Wami piszę, jak się pytacie, dlaczego ja mówię, że jest źle. W tym systemie polega to na tym, że po zimie wrzucacie sobie pompę, wysysacie tą wodę, ale ta woda zaczyna robić podciśnienie, co ten mułek, który tu obstanie, przejdzie nam z powrotem do rury, pompujemy i z gruntu woda idzie dalej. Zwróćcie na to uwagę. To jest chyba cały najważniejszy element funkcjonowania tego. My wodę musimy zasysać i zmuszać do napływu. Zmuszać do budowy ciśnienia. Metr na jednej, na drugiej. Wszystko tak jak pokazałem. Bierzemy te rury i idziemy sobie na miejsce montażu. Zanim jeszcze pójdziemy, zaraz Wam pokażę, jak przygotować zawór, którym będziemy się wgłębiać w te rury. Też bardzo ważne elementy, też dużo błędów popełnianych. Ja mam swój, a dokładnie mam swoje dwa zawory. Więc zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Szykujemy sobie teraz zawór. Ja tu mam tych zabawek trochę więcej. Jak powiedziałem, zajmuję się tym na co dzień. I teraz tak. W poprzednim filmiku nazwałem to nypelki. Owszem, przepraszam najmocniej. To był mój błąd. Nie wiedziałem, jak dodać napisy, żeby powiedzieć, że to mówki. Kupujemy sobie, słuchajcie, zaworek kulowy. To jest zawór od pieca. I teraz tak. Przepraszam, że ja się tak popieram ilością słów, które błędów i tak dalej, ale naprawdę Wy o tym wszystkim do mnie piszecie. Nie używamy tu zaworka
ze sprężynką od smoka. Nie ma takiej możliwości. My musimy nabierać tutaj wodę kulowym. Ta kulka działa na zasadzie, że ona się raz zamyka, raz otwiera. Ja wam może zademonstruję. Szybkie otwarcie będzie zaworu. Zawór w środku wygląda sobie tak. Tu mamy uszczelkę z zewnątrz tego zaworu i w środku mamy taką kulkę. I teraz tak, w momencie kiedy wbijamy nasz zaworek w ziemię, ta kulka podnosi się wraz z urobkiem do góry. No może tak, żeby było lepiej widać. Ta kulka unosi się do góry. W momencie kiedy opuszczamy, ta kulka zamyka nam ten otwór, nie wypuszczając nam tędy wody i urobku w dół. Wtedy możemy ją podnieść do góry. Robiąc takie czynności cały czas, nabieramy sobie urobek w rurę. Więc to musi być, słuchajcie, zawór kulowy. Nie idźcie na łatwiznę, że kupicie sobie zawór od smoka, potem go wykorzystacie w dalszej części budowy i będzie taniej. Ja za ten zaworek, słuchajcie, u mnie w mieście płacę, żeby wam nie skłamać, dokładnie 21 zł 30 groszy. Nie potrzebuję teraz już kupować, bo jak widzicie mam dwa. Ja go szybko skręcę i pokażę wam. Dobra, ja sobie ten zaworek skręciłem. I teraz tak, do jednej części tego zaworka będziemy musieli sobie przykręcić końcówkę. Nie wiem, czy ją rozkręcę. Nie rozkręcę ją. Przykręci sobie końcówkę od rury wodnej PP do tej części. Za pomocą takiej mówki. Ja ją zaraz tu przekręcę. O, wykorzystamy, słuchajcie, ten zawór. Już mam przekręcone, tylko tą złączkę przerzucę tutaj. Z jednej i z drugiej strony nakręcamy taką mówkę. I teraz do drugiej części tej mówki dokupujemy kawałek takiej rurki od centralnego, bo się stosuje jeszcze przy centralnym te rury. I teraz ją nacinamy. Nacinamy ją, słuchajcie, szlifierką kątową w następujący sposób. Ja to obkręcę dobrze, żeby wam pokazać. Robimy jedno dłuższe nacięcie, które tu będzie miało, już wam mówię, powinno mieć 3 cm, jedno krótsze na 2 cm i ma 2 cm nacięcie na górze. Błąd, który popełnialiście z poprzedniego filmiku, to nacinaliście sobie jedno tak, drugie tak, nie zwracaliście w ogóle na to uwagę i potem pisaliście mi, że ten zawór nie działa, bo nie nabiera mi urobku. Oczywiście, że on nie nabiera urobku, dlatego, że on się tutaj cały czas wam zapychał. Jeżeli tu był urobek, no to jak on miał dotrzeć do dalszej części zaworu, a jeszcze tym bardziej przejść wam przez rurę. Drugą kolejną rzeczą, od zaworu musi być to jak najkrótszy odstęp. Ponieważ nie zmniejszymy tej mówki, musimy jak najmniej wyciąć tutaj przy zaworze. Powiem wam szczerze, ostatnio zauważyłem, owszem, te zawory mi idealnie działają, ale jakbym miał chwilę czasu, ja bym je ściął aż tutaj, tu, w tym miejscu, żeby ten ząb, te ścięcie było aż na samym gwincie. On jest jeszcze za długi, ale działa. Tutaj nie możecie sobie kupić rurki takiej i gdzieś tutaj w tym miejscu robić nacięcie. No słuchajcie, no w rurce wam tutaj się zapycha to wszystko. To jest ten wasz podstawowy problem, w którym nie możecie z tego korzystać. Jak najkrótszy odstęp. I zęby dwa, jeden dłuższy, jeden krótszy. On nacina ziemię, wsuwa się w ziemię. O, tak wam pokażę. Tu mamy ziemię. On nacina, tym zębem wsuwa i tutaj zaczyna nachodzić urobek. Przy każdym biciu ta cała szczelina jest uzupełniona i dlatego to wchodzi.
dwa równe nacięcia, dwa równe zęby spowodują Wam automatyczne nabicie się towaru w te miejsce i nie przepuszczenie go dalej, bo tu już będzie za twardy. Ten ząb musi być tak skośny. Zobaczcie, na jednym i na drugim zaworze mam praktycznie to samo. Jeden krótszy, tylko że ten już się wyrobił od studni, więc no już nie ma zęba, dlatego przestałem troszeczkę nim. Tu mam trochę świeższy model. Więc tak wygląda nacięcie. I jak najkrótszy odstęp do tej mówki, do tego gwintu. Tak sobie musimy przygotować zawór, który nałożymy na rurę i będziemy nim robić to. Jesteśmy już z naszymi rurami tam, gdzie będziemy robili studnie. Póki te rury mam jeszcze na wierzchu, a nie w ziemi, pokażę Wam, jak macie je zamontować, jak one mają być włożone w ziemię. Więc tak, tą rurę 110, którą tutaj sobie wywierciliśmy, będziemy łączyć w późniejszym etapie z tą rurą, tak? Czyli wasza ta 3-metrowa rurka, która tam jest, i po wrzuceniu rury osłonowej ta rura, momencik, a ta rura ma mniej więcej, te dziurki muszą nachodzić jakieś 10-20 cm w te dziurki. Najlepiej byłoby to 10 cm, ale taka mniej więcej tolerancja. Ta rura ma być w ziemi. Tak? Czyli musimy dać tyle rury osłonowej, żebyśmy mogli rurę 110 wypuścić. No trochę przesadziłem, przepraszam Was. Coś takiego. Nawet jak się połączą. Nawet jak się połączą te rurki, żeby była ciągłość z tymi rurkami. Teraz zadacie pewnie pytanie. No Kamil, ale przez chwilę pieprzyłeś głupoty, że ta będzie osłonowa, tutaj będą kamyczki i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób mi zadaje takie pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej. Już Wam odpowiadam. Pomimo, że ta rura będzie w ziemi, jeżeli będziecie pompować już pompą wodę, będziecie musieli zrobić pierwsze pompowanie. Słuchajcie, pierwsze pompowanie jest bardzo ważne. Po zrobieniu pierwszego pompowania, uwierzcie mi, czy chcecie, czy nie chcecie, tu na przestrzeni tej rury powstanie taka półmetrowa, może 70 cm bańka, przestrzeń składająca się tylko i wyłącznie z wody. Tylko i wyłącznie z wody, nie będzie tu nic poza wodą, więc te rurki bezpośrednio nie będą w piachu, na piach narażone na taki sposób, że coś tu się będzie z tym działo. Tu będzie bańka woda, tu będzie woda. Dlaczego więc ten system działa tak, a nie inaczej? Teraz chyba najważniejsza rzecz w tej studni, cały pit tej studni polega na tym, że przychodzi woda tutaj, ta rura robi jako osłonową do szarych rur, czyli żebyśmy mogli szare rury puścić głębiej, a jednocześnie między szarą rurą a tymi otworami powstanie ciśnienie wody, które będzie dociskało tą bańkę w dół. Tak więc ta cała bańka, która tutaj powstanie, ona będzie dociśnięta w głąb ziemi przez napór wody, która będzie z tego segmentu się wlewała. Jeżeli tego segmentu nie będzie, nie wykonamy go,
po prostu tą bańkę, którą tu otworzymy, ona pod wpływem grawitacji, ona będzie sobie chciała iść do góry, no i zrobić po prostu taką kałużę. To jest coś takiego, jakbyśmy w butelce zamknęli wodę i chcieli, przepraszam, w strzykawce, o, musimy ścisnąć wodę w dół, żeby ona sączyła się w dół, a nie grawitacyjnie sobie szła do góry. To nam daje duży napór już na samą rurę, na sam efekt samej rury. Ta woda, kamyczki, żwirek, woda będzie chciała się wyciskać, a ta woda jej nie pozwoli, będzie ją dociskała do dołu. I to jest chyba główny patent, słuchajcie, tej studni, dlaczego to działa. Bierzemy się za pracę. Przygotujemy sobie teraz nasz zawór. Podkręcamy. Patrzymy, czy uszczelki ok. Bierzemy rurę, którą zakupiliśmy. No i skręcamy. Teraz tak. Proponuję, żebyście byli wypoczęci, bo będą zakwasy na drugi dzień, jak ktoś dawno nie robił cięższej pracy. Trzeba się troszeczkę namachać tą rurą. Możecie sobie pozwolić wbić rurę osłonową, ale nie możecie wbijać rury 110 w środek. Jeżeli się zdecydujecie już wbijać na rurę 110, to w ciągu najbliższych 2 godzin musicie rozpocząć pierwsze pompowanie. Dlatego rozplanujcie sobie to w taki sposób, żeby, no żebyście mogli to zrobić, żeby wam starczyło po prostu na to sił. Ja dzisiaj wbiję rurę osłonową. Najprawdopodobniej dokończę to jutro rano. Przeszykowałem sobie 2 wiadra wody, które będziemy musieli wlać do tej rury po jej wstawieniu. Postawiłem sobie drabinę, żeby mógł na nią wchodzić, bo pierwsze bicie, no niestety trzeba zrobić z wysokości. Dlatego ten dołek, czym głębsze wykopiecie, tym potem macie mniejszą wysokość uderzania. Więc, no co, bierzemy się za robotę. Wlewamy wodę do rury. Podamy nasz zawór. Intensywnie w środku bijemy.
Jak zauważyliście, ja robię takich 5-6 uderzeń. Po wyjęciu mocno trzącham tym zaworem, żeby z drugiej strony tej rury, nie wiem czy tam zobaczycie ją za drabiny, o, żeby z drugiej strony rury cały urobek nam wyleciał. Robimy takich 10-15 uderzeń, takich wbić w środek. Poczujecie, że rura zaczyna być cięższa. Wyjmujecie, trząchacie i przesypujecie ten urobek z drugiej strony. Z początku jest ciężej, ale potem jak będzie woda, będzie szło to o wiele szybciej i łatwiej. Wody dolewamy cały czas, dopóki nie zejdziemy rurą i, no i po prostu nie znajdziemy swojej. Na pierwszy raz wlewamy całe wiaderko, potem już dolewamy po połowie. Po pół wiadereczka, potem sobie robimy dolewkę i idziemy, póki nie będzie naszej wody. Słuchajcie, jak zobaczycie podczas bicia, że ta kulka przestaje wam latać, to warto się zaopatrzyć w śrubokręt czy coś i od czasu do czasu, no ja mam taki akurat kawałek metalu jakiegoś, od czasu do czasu włożyć i tą kulką tam ruszyć. Dlatego, że najprawdopodobniej dostał się jakiś mały kamyczek, no i ten zawór nie będzie pracował. Włożyć, o, poruszać tą kulką i już słychać, że ona sobie swobodnie lata, kamyczek zleciał. Okej, słuchajcie, jak przebijamy się pierwsze, dajmy pół metra, kiedy rura się ustabilizuje już w jednym punkcie, to już tak naprawdę cały ten proces idzie o wiele łatwiej. Z początku może was to denerwować, bo coś nie wychodzi, coś ciężko, tu kamyczek wpada do zaworu, więc może was to denerwować. Sami zobaczcie, ja wam pokażę już po wbiciu pierwszego pół metra. Słuchajcie, chciałem wam nagrać, co się dzieje, jak za mocno i za szybko chcecie wbić tą rurę, szybko chcecie to skończyć. Ale się okazało, że nie włączyłem przycisku nagrywaj, mimo że myślałem, że się wcisnął. No i rozwaliłem rurę, aby tego nie widzieć.
Słuchajcie, jeżeli będziecie napierniczać mocno w rurę, to ona analogicznie wam będzie pękała. Trzeba to robić naprawdę z uczuciem. Kilka delikatnych uderzeń i ona i naprawdę ona będzie sobie ładnie wchodziła. No cóż, no nie zauważyliście tego, ale widzicie, jest pęknięcie. Tak. Teraz już skończyłem lać wodę. Już pierwsze jakieś tam kałuże pojawiają się w dnie studni, więc tej wody nie muszę dolewać. Mam ją już, że mogę pompować bez dolewania wody. I pokażę wam, teraz pompujemy troszeczkę to inaczej. Z początku tylko wyjmowaliśmy ten piasek, zanim się dostaliśmy do tego mokrego pokładu. Tu przekręcę troszeczkę kamerkę, ze względu na to, że tutaj będziecie widzieli, co się dzieje, gdy ja będę uderzał cały czas w studni. O to chodzi, że teraz sobie pompujemy cały czas wodę, żeby ona nam wypływała z drugiej strony rury. Nie przerywamy tego, żeby tam wyrzucić te gęste, dlatego że jak mamy już mokre na dnie, to cały czas robi nam się bardzo rzadkie błoto. Więc musimy cały czas to bić, żeby to z drugiej strony nam wychodziło. Idzie burza, więc postaram się chociaż zejść tą rurą do gruntu. Jak widzicie, rura teraz to praktycznie już sama wchodzi, nie trzeba mocno uderzać. No ale niestety, sami zobaczcie, jaka u mnie burza idzie. Co jasno spadam. Do jutra. Thank you.
Słuchajcie, to jest bardzo dobra chwila, w której mogę Wam pokazać, co się dzieje, jeżeli zawór Wam podejdzie pod rurę. Ponieważ zawór ma takie bolce z tyłu i macie problem go wyjąć, musicie tą rurą obkręcać dookoła. Dlatego, że te bolce zahaczają Wam o dno rur. I teraz tak, jeżeli ta czynność Wam się bardzo często będzie powtarzała, najlepiej tutaj owinąć sobie ten zawór porządnie jakąś małą szmatką, zrobić tu kulkę, opaskami związać bądź drutem i wtedy te śruby nie będą Wam zahaczały o studnię. Na tej wysokości robienie studni jest coraz łatwiejsze. Ja trochę wypompowałem, pokażę Wam, jak ładnie wchodzi. I pompujemy sobie dalej. Kiedy już bijemy naszą rurę na równo z ziemią, musimy się zatrzymać na tym etapie. Ja wezmę kamerkę do ręki i musimy ocenić, z czym mamy do czynienia. Teraz tak, jeżeli zajrzycie do środka, nie wiem, czy będzie widać, zobaczycie, że jednak macie tam wodę, musicie wziąć najlepiej właśnie tą naszą rurę, którą biliśmy, zobaczyć, czy ona nie jest mokra, jest sucha. Musimy włożyć, żeby zobaczyć, ile tej wody w tej rurze mamy. Do samego dna. I wyjmujemy, patrzymy, gdzie jest mokre. Tutaj. Tu się zaczyna mi robić mokra rura. Tak więc 1,5 metra jest wody w studni. Więc teraz tak, jeżeli na tym poziomie, na równo z gruntem, kiedy ten kołnierz Waszej rury już będzie i będziecie chociaż ten metr wody mieli w tej rurze, jesteście jednym z wielu szczęściarzy, którzy nie będą musieli nic więcej robić. Po prostu będziemy kończyć tą studnię i tyle. W tym przypadku bijemy dalej i ten kołnierz spuszczamy aż do dna naszego wykopu, żeby on się zatrzymał na dnie. Wtedy dokładamy naszą rurę, która będzie w efekcie sobie wystawała. Resztę zabudowywujemy. Tutaj ja zawsze taką membranę daję. Dodatkowo owijam wełną i siatką elewacyjną. Resztę sobie zasypuję. Oczywiście to wszystko w dołku jest, tak? Resztę sobie zasypuję i wystaje mi sama szara rura. Jeżeli za to się okaże, że na wysokości gruntu macie tam może 10 cm, w ogóle zaczyna się Wam pojawiać ta woda, albo co gorsza, w ogóle jej jeszcze tam nie macie, no to niestety musicie się liczyć, że czeka Was troszeczkę więcej pracy, dlatego że musimy zejść o wiele niżej. Schodząc o wiele niżej, jeżeli dojdziemy do gruntu tamtego naszego dołka, ten kołnierz będzie nam wadził. On już niżej nie zejdzie. I teraz tak, w takim przypadku musicie sobie jakieś 5 cm pod tym kielichem wywiercić jedną dziurę, z drugiej strony drugą, jeżeli nie macie dostępu, to sobie to odkopcie. Przerzucamy pręt, kawałek pręta, łapiemy za ten pręt i wyciągamy tą rurę. Jeżeli będzie ciężko, róbmy sobie większą może rurkę, odkopmy sobie terenu więcej, niech ktoś nam pomoże. I ciągnąc z jednej i z drugiej strony za rurkę, wyjmiecie do góry tą rurę. Wyjmując tą rurę, ja Wam zademonstruję tu na szarej, bo nie chcę mi się już mojej wyjmować, nie ma takiej potrzeby. Wyjmiecie tą rurę całkowicie, odwracacie ją kielichem w dół. W ten sposób. I teraz w ten dołek po tej rurze
uderzając w ten sposób, zagłębiacie to, zagłębiacie sobie pomarańczową rurę, co spowoduje wam, że ten kielich obskrobie wam ten otwór, poszerzy o grubość tego kielicha. Robimy to jak najgłębiej. Wtedy ponownie wyjmujemy tą rurę, wracamy do naszego pierwotnego stanu. I w ten oto sposób, jak ten otwór w ziemi nam się poszerzy, ten kielich będzie wam mógł przejść niżej. Kupujemy następną rurę dwumetrową i schodzimy niżej. I teraz powiem wam tak, jeżeli ta rura ma 3 metry, więc wyskrobiecie całe 3 metry ziemi z boku, więc po dołożeniu drugiej rury będziecie mieli 6 metrów. 6 metrów rury osłonowej do tego poziomu. Następnie będziemy dokładać rurę szarą 110. Jeżeli na 6 metrach nadal nie będziecie mieli wody, napiszcie do mnie maila, ja wam podpowiem, pomogę, ponieważ trzeba będzie zrobić to jeszcze całkiem inaczej, żeby zejść do tych 10 metrów. Jeżeli chodzi o ten typ studni, najgłębszą jaką udało mi się zrobić to jest 11 metrów. Uwierzcie mi, napracowałem się przy tym niesamowicie dużo. Potem to trochę odchorowałem i nie wiem, czy powyżej 10 metrów jest sens w ten sposób robienia studni. Powyżej 10 metrów proponuję wam, żebyście sobie już jednak zrobili studnię wierconą. Tak więc, tak jak mówiłem, powtórzę, wyjmujemy to. W moim przypadku to, zobaczcie, ona ręcznie sobie powinna wyjść. O, tylko że jedną ręką, ja mam prawą trochę silniejszą. Dobrze, jedną ręką nie mogę. Dwoma rękoma jak złapię, ona ręcznie mi wychodzi, chociaż widzieliście chyba w poprzednim ujęciu, jak trochę ją tam sobie wyregulowałem, podniosłem. Odwracamy, skrobiemy tą ściankę tego otworu tam, w której ona teraz siedzi. Jeszcze raz odwracamy i wrzucamy. Bardzo ważnym elementem jest, jeżeli jesteście nadgorliwi, tak jak ja, to w tym momencie, co prawda zrobiłem to demonstracyjnie, ogólnie staram się bardzo dużo ręcznie wsadzać tą rurę zamiast uderzać młotkiem, ale tak jak powiedziałem, jeżeli wiele osób jest nadgorliwych i za mocno uderza i połamie sobie tą rurę, to niestety, jeżeli macie wodę, tak jak ja tu powiedziałem, minimum ten metr na chwilę obecną, wpuszczamy ją głębiej do końca, się nie martwimy. Ale jeżeli nie macie jeszcze tej wody, czeka was wymiana tej rury, bo ten kołnierz musi być ładny, z uszczeleczką, żeby druga rura, która dojdzie do tej rury, no musi być tutaj połączona w tej uszczelce. Tak więc w ten sposób rozwiązujemy sobie pogłębianie, niższe, schodzenie na niższe partie z naszą studnią. Ja, tak jak wspomniałem, moja studnia, ta, którą w tym momencie buduję, ona będzie najprawdopodobniej tam w przyszłym roku czy za półtora. Ja będę musiał to wszystko usunąć. Tunel pewnie zostanie, ale będę musiał usunąć tutaj, co będę budował coś. Więc mi to wystarczy. Tyle, żeby podlać tu ogródek i tak dalej, mi to spokojnie wystarczy. Ja głębiej z nią nie schodzę, bo nie chcę mi się później jej wyciągać. Wy na stałe zrzućcie sobie do samego końca. Będzie to bardzo fajny poziom, w którym sobie jak dodacie 3 metry i 2 metry będzie wam tutaj wychodziło, z czego będziecie musieli spuścić. Rura powinna wam gdzieś tutaj wychodzić, ładnie do obudowania i tak dalej. Dobra. Szykujemy się teraz za rurę szarą. Ja sobie połączę te dwie rury, zrzucam na dół, przyszykuję sobie sprzęt i będę wam nagrywał dalej. Ok, ja zagłębiłem rurę tak jak chciałem. Szczerze mówiąc, poszło mi to w 5 minut, więc o wiele szybciej rurę szarą się wrzuca do pomarańczowej niż samą pomarańczową bezpośrednio w grunt. I teraz tak, ja już mam przygotowany hydrofor. Tutaj sobie go naszykowałem. Za chwilę na waszych oczach go podłączę. I co muszę w tym miejscu powiedzieć?
Nie jest prawdą, tak jak wielu mi zarzuca, że o, hydrofor. Nie, naprawdę, możecie stosować sobie pompę membranową bezpośrednio na szlauf, jeżeli chcecie podlewać sobie ogródek i tak dalej, to będzie działało i nawet polecam, bo ona jest setka chyba w objętości, rura 110, spokojnie ona się mieści i to działa. Ale musicie, warunek konieczny, tak jak wspomniałem, w ciągu 2 godzin musicie rozpocząć pompowanie hydroforem. Musi być pewnego rodzaju ciśnienie, stabilne i równe. Musimy w tym momencie utworzyć bańkę wodną. To jest cholernie ważne. Jeżeli w ciągu 2 godzin nie rozpoczniemy pompowania, na jutro tak naprawdę możemy przejść i tylko wypompować to, co się dzisiaj znalazło w rurze szarej. Nic nam więcej nie ruszy. Mułek zalepi dziurki, zalepi wszystko. Byliście pewnie nieraz nad morzem. Jak jest odpływ wody, zostaje bardzo twarda rupa. Tak to będzie działało w środku. Więc pompowanie, jeżeli nie macie, nie chcecie kupować hydroforu, pożyczcie go od kogoś. Musicie zrobić pierwsze pompowanie hydroforem. Kiedy wypompujemy drobną frakcję, która przechodzi przez wszystkie nasze filtry, która może zalepić na nasze dziurki, wtedy zostanie sam żwirek, który stworzy nam filtr między rurami. Nie będzie przepuszczał już tej drobnej frakcji. Również gruba frakcja zostanie w samej bańce z samą wodą wokół dolnej rury. Więc pierwsze pompowanie tylko i wyłącznie hydroforem. Jeszcze innego sposobu nie wymyśliłem, bo nawet nie ma takiej potrzeby. Jest to najlepszy sposób. A później, jak już skończymy studnię, możemy sobie korzystać z pompy, jakiej chcemy. Na tym etapie jeszcze odpowiem, bo widzę, że pojawiają się często komentarze do poprzedniego filmiku. No słuchaj, jak to woda, Kamil, woda za darmo? Jak to jest? Jak trzeba kupić pompę? Na te pytania również mam odpowiedź. Wystarczy kubeczek, kamyczek, sznureczek i wkładamy, wyciągamy sobie po kubeczku. Ale oczywiście chyba jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, więc nie będziemy sobie takich żartów robili. Woda jest za darmo, ale czym będziemy pompować, zależy od nas. Możemy sobie kupić pompę, jaką tylko chcemy, jaki nam budżet. Sposób do wyciągania tej wody, tak samo jak z studni, dajmy na to kręgowej, tak samo i takiej. No, możemy albo wiadrem, albo pompą, tak? Wszystko zależy od nas. Suma summarum, studnia, woda jest za darmo. To jest odpowiedź dla tych hejterów, którzy takie piękne komentarze piszą. Dobrze, słuchajcie. Ja teraz rozpocznę pompowanie. Pierwsze włożenie smoka wykonam też na waszych oczach. Czego możemy się spodziewać? Na pewno możemy się spodziewać bardzo dużej ilości piachu, która przejdzie nam od razu do pompy. Dlatego też pozwolę sobie wziąć kamerkę. Jeżeli zobaczycie, że hydrofor nam się zapcha, odkręcamy sobie te rurki. Tam w środku jest taki balon, trzeba go będzie wyczyścić, jeżeli oczywiście do tego dojdzie. Na końcu potrzebny będzie nam smok. Jest to zawór z takim sitkiem, zobaczcie sobie, ze złączką na rurę. Ale o tym wszystkim na pewno dowiecie się w instrukcji obsługi hydroforu swojego. Jeżeli kupicie nowy, jeżeli używany, to z jednej strony musi być zasanie, z drugiej strony wyjście wody. To już są takie szczegóły, które sobie doczytajcie, bo sposób podłączeń może być różny. Ja spotkałem się nawet z takimi hydroforami, które mają już od razu w sobie taki zielony wąż ze smokiem. No jest to fajne, ale jeżeli ktoś przyjeżdża na działkę, pompuje i za chwilę musi wyjąć to ze studni, żeby schować, tak, żeby nam tego nie ukradli. Ale jeżeli robimy to na stałe u siebie, zróbmy to od razu na rurach, parę złączek. Będzie to najlepsze rozwiązanie. I powtórzę, jak wypompujemy, zrobimy pierwsze pompowanie. Potem możemy już sobie zacząć używać zwykłej naszej pompy membranowej w naszej studni. Dobrze, robimy pompowanie. Ja ustawiam telefon i się tym zajmuję. Jeszcze bardzo istotna rzecz, ja jej w tym momencie nie będę wykonywał, ponieważ ja sobie zabuduję, zrobię sobie stały, możemy powiedzieć, system, więc u mnie będzie to wyglądało inaczej, więc ja to jeszcze później zrobię, ale bardzo ważnym elementem, jaki wykonajcie sobie, ja tu mam krótkie, jakiś kawałek metalowego pręta, on jest za krótki stanowczo,
żeby wam wychodził z jakieś dobre 20 cm. Oj, żeby nachodził tyle na rurę. Zawiążcie sobie go tutaj porządnie drutem, opaskami czy czymś, co spowoduje to, że wejdzie nam ten drut w ziemię w odpowiednią ilość. Nawet możecie go sobie tam zagiąć przy ziemi i nie pozwoli temu smokowi, żeby on pod wpływem zassania wody zagłębiał się w ziemię, żeby on wszedł w ziemię, bo wtedy no nie będzie tej wody ssał. Wiadomo, tej ziemi nam znajdzie jeszcze z początku, bynajmniej na samo dno studni. Więc to jest bardzo dobry pomysł, żeby w ten sposób przymocować smoka. Ok, teraz odpalamy, tak jak powiedziałem, z początku będzie, na pewno będą takie efekty, że pompa zassa trochę wody, potem nie, wyssa z rury, potem nie. Studnia rozpocznie wymuszanie zasysania wody z gruntu. Więc nie martwcie się, jeżeli w pierwszych etapach hydrofor będzie wam wariował. Jedziemy z nim na maksymalnych obrotach. Raz ta woda będzie, raz nie, aż w pewnym momencie ja wam pokażę, będę na pewno to nagrywał, że ta woda się ustabilizuje. Tak więc co, zaczynamy. Ponieważ studnia jest pusta w tym momencie, my jej pomożemy. Niech ten zawór nabierze nam wody. Pompa pusta, przepraszam. Jest zapowietrzona, odpowietrzamy ją i już idzie nam jakaś woda. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Słyszycie po studni? Nie ma wody. Wyssało to, co jest w studni. Chwilę poczekamy. Wszystko jest na maksymalnych obrotach. Na razie nie zaślepiam nic, nie daję żadnego zaworu. Ale żeby pomóc pompie, mogę przytrzymać chwilowo. O, nabiera ciśnienia. Pomagam pompie i puszczam. I się zaczyna wzbierać. I idzie. Ok. I wyssało z rury. To jest bardzo normalny efekt. Nim się nie przejmujcie. Bo teraz studnia jeszcze nie robi nam podciśnienia. Idzie ta woda. I jej pomożemy trochę znowu. Ok, powinno już pójść. No dobra, jeszcze pomożemy. I idzie nam woda. I zaraz wypompuję ze studni. I teraz zostawimy ją troszeczkę. Niech ona sobie cały czas tak leci. No może jeszcze raz. W tym momencie studnia rozpoczyna robienie podciśnienia. A ja teraz zatkam, zrobię jej mocne ciśnienie. Słyszycie nawet po hydroforze? Pozwolimy jej, niech ona sobie teraz sama się wyreguluje. Czekamy tak, pompujemy 15 minut. Z dobre 5-10 minut przerwy, niech hydrofor odpocznie. Znowu 15 minut. I możliwe, że jeszcze raz znowu 15 minut, aż do wyklarowania naszej wody. Zobaczcie, że ona już sama zaczyna sobie tutaj
rzucać duże partie wody. Już bez mojego dostępu. Studnia sama rusza sobie warstwy nośne, wyciąga wodę z gruntu. Ja sobie zredukowałem przepływ troszeczkę tej wody. Jak widzieliście na poprzednim filmiku, ja używam do tego zaworu, ale już tutaj nie miałem, wziąłem kawałek wężyka, troszeczkę zredukowałem, żeby była ciągłość wypływu tej wody. I po pierwszych 5 minutach mniej więcej powinno wyglądać tak, że woda się uspokaja, za chwilę nabiera ciśnienia, uspokaja, nabiera ciśnienia, ale już ten strumień powinien być mniej więcej stabilny. Zobaczcie, wypływa stąd dużo piasku. Ja może wezmę wiadro. Podłożymy troszeczkę. Poczekamy, niech pompa znowu zaschnie, dlatego że na razie tej wody w studni ubywa, przybywa, ubywa, przybywa. Tam się tworzy, tak jak powiedziałem, bańka wodna, ona się redukuje. To musimy to pompować. To potrwa z pół godziny. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, ten piasek cały pompujemy. Powiedziałem 15 minut, 5 minut przerwy dla hydroforu. 15 minut pompujemy, będzie trzeba, to jeszcze 15. Aż do prawie, że całkowitego wypompowania, wyklarowania wody. Drobne jakieś tam małe jeszcze elementy, to wiadomo, przez pierwszy tydzień, półtora jeszcze mały piasek będzie nam wychodził z tej studni, to jest nieuniknione, zawsze coś tam się przeżre. Ale już po 2 tygodniach takiego normalnego, zdrowego użytkowania studni to się wyklaruje. Więc o, to jest cała ta drobna frakcja, o której wspominam. Ona wychodzi z między grubego żwirku, grubego kamyszka, który robi nam filtr. Cały czas ona będzie wychodziła, aż będzie się ta woda... Ojej, już teraz to za mocno, już widać, że ciśnienie łapie. Ja jeszcze nagram, jak wyklaruje mi się ta woda. Minęło 13 minut, sprawność studni już jest około 30-40%. Ciągłość wody jest cały czas. Hydrofor już coraz częściej zasysa wodę, dlatego że ilość tej wody zwiększa się, już się robi podciśnienie, które tłumaczyłem wcześniej. Sami sobie popatrzcie. I nabiera. I ciśnienie. Już jest przerwa, bo wyssało. Ale już pompa cały czas ma równe ciśnienie. Poczekamy, sami zaraz zobaczycie. Widać brudny piach, brudna woda. Dużo też piachu pewnie w bańce w środku hydroforu jest. Bardzo dobrze. Ja przedłużę sobie dzisiaj akurat to do 20 minut gdzieś. I już idzie ciśnienie, już tam bańka nabiera. Ja przedłużę sobie do około 20 minut. Chciałem, żeby to się ustabilizowało i zrobię przerwę, żeby sobie pompa odpoczęła. Przy drugim pompowaniu już zdjąłem moją redukcję, żeby uzyskać maksymalną moc pompy. Widzicie, ile tego się wydobywa. Cały czas czekamy na klarowanie się wody. System dwóch rur. System pociśnienia zaczyna działać, tak jak wam powiedziałem. Ja spróbuję kiedyś na rurkach Plexi w akwarium wam pokazać, że jednak dziurki mają znaczenie i każdy szczegół ma znaczenie. Wody, jak widzicie, już teraz idzie nam pod dostatkiem. Już nie ma przerw. Studnia daje 100% wydajność. Teraz tylko tworzymy bańkę. Czekamy, aż to nam się wyklaruje. Zobaczcie. O. To jest ta drobna frakcja, o której mówiłem. Przechodzi ona przez dziurki 1 mm. Tego musimy się pozbyć. Tego się pozbędziemy przy tych pompowaniach. Kiedy woda nam się wyklaruje, będziemy mieli studnię gotową do użytku.
mówię, docelowe wypompowanie wszystkiej frakcji, zrobienie kompletnego filtra potrwa jakieś tam 1,5 do 2 tygodni. Po tym czasie studnia będzie Wam służyła bardzo długo. Pokażę Wam efekt, bardzo ciekawy. Widzicie, w tej rurze pewnie zobaczycie, woda stoi, tak jak wcześniej tłumaczyłem, ona naciska na wodę z dołu, ona nawet się nie rusza, ona stanowi napór na wodę do dołu, a tamta woda na dole, widzicie, jak drży. No nie wiem, czy zobaczycie. No, u mnie woda już zaczyna się pomalu klarować, staje się przeźroczysta, ale jeszcze czekamy. Mija 8 minuta drugiego pompowania. Teraz słuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest, po drugim pompowaniu robimy sobie pół godziny przerwy. Pół godziny przerwy. Zobaczcie, taki wydobyliśmy z naszej rury piasek. Jak ktoś potrzebuje do tynkowania bądź do piaskarki go wysuszyć, no to jest idealny, poniżej 1 mm ma za darmo. Ale to nieistotne. Słuchajcie, gdy minie te pół godziny, gdy skończymy pompować, musimy odczekać teraz pół godziny. Dlaczego? Ten piasek, niech on się ułoży w ziemi, niech zalepi zewnętrzne strony naszej bańki. To, co żeśmy tutaj sobie wygrzebali, to już będziemy mieli naszą bańkę, z której będziemy pobierać wodę, tak jak tłumaczyłem. Jeżeli, bardzo ważną rzeczą, jeżeli teraz byście chcieli, to nie wiem, 2-3 godziny pompować całą noc, to tego piasku możecie tak dużo wypompować, że powstanie Wam wokół studni jeden wielki krater i ta ziemia wokół studni naprawdę może się zapaść. To jest bardzo istotne. Zmierzam tutaj do tego, że bardzo wiele osób mi zarzucało, że za blisko domu i tak dalej. Powiem Wam szczerze, nie chcę mi się tego komentować, bo odpowiem tylko krótkim pytaniem. Ja już trochę tych studni zrobiłem. Poniekąd mam jakieś pojęcie o tym i robię to tak, że na pewno mi żadnej chałupy nie zawali. Ale ostrzegam, jeżeli za długo będziecie pompować, nie będziecie się do tego stosować, rzeczywiście możecie zrobić tak duży krater pod ziemią, że coś przy fundamentach może Wam trzasnąć. Dwa razy po 15 minut z przerwą 5-minutową, potem odczekujemy sobie pół godzinki, ta ziemia się zalepia i za pół godziny, jak włączymy pompę, powinna nam się woda już klarować w przeciągu kilku minut. Wracam do Was po dobrej kawie i półgodzinnej przerwie. Wiem, że to, co w studni miało się ułożyć, na pewno się ułożyło. Bańka się już nam nie poszerzy. Więc co tu się będzie działo? Tu powinno się dziać na chwilę obecną to, że jak włączymy wodę, powinno nam zlecieć trochę tego piasku, który w środku pompy jest, tego na dnie. I woda powinna nam się klarować. Co będzie? Zobaczmy. Ciśnienie sobie chwilowo tam zmalało. Poczekajmy, niech pompa się rozkręci. O, zaczyna nam wyrzucać ten syf. I ta woda powinna nam się w przeciągu 2 minut ładnie już sklarować. 2, może 5 nawet. Wszystko zależy. Ona już się sklaruje. O, zobaczcie, jaka ładna woda jest. Bo to, co tu teraz wyszło, to jest zawartość pompy i rury na dnie. Co miało się zalepić, zalepiło. Dajmy jej się ustabilizować.
ładnie się stabilizuje. Mikropiasek, jakaś pozostałość, naprawdę jakieś drobinki zawsze jeszcze się znajdą, więc na to nie patrzmy. W efekcie końcowym powinniśmy osiągnąć taki efekt. Ja wezmę butelkę. Woda powinna być względnie wyklarowana. No, może nie jest to tak względnie, ale gwarantuję wam, że za 2-3 dni będzie na tyle dobrze wyklarowana, że nawet będzie można się jej napić, jeżeli ktoś będzie chciał. Mimo że polecam badać wodę, jeżeli ktoś chce ją spożywać. Teraz tak, jeżeli zauważycie, że coś jest nie tak, że za długo wam brudną wodę wypompowuje, najprawdopodobniej za głęboko macie włożonego smoka w studni. Trzeba go troszeczkę unieść, bo jeżeli on leży na dnie, to on zasysa ten piasek z dna, więc będzie wam cały czas brudna woda leciała. Musicie go unieść. Najlepszy jest właśnie ten drucik, który pokazałem, żeby ten smok nie był na samej ziemi i woda powinna być klarowna. Jeżeli woda jest klarowna, oznacza to, że bańka skończyła swoje utwarzanie się, a następstwem jest tego wypompowywanie samej wody. Dlatego wszystkie te osoby, które w komentarzach do poprzedniego filmiku mi pisały, że pod fundamentami domu ja sobie pompuję, zrobię sobie jedną wielką na 5 metrów jamę wodną i chałupem smok, ten smok mi zaśnie chałupę, no to no, niestety no nie żartujcie sobie, bo ja nie będę tej wody użyczał straży pożarnej, żeby ona mi tu pompowała 10 tysięcy litrów dziennie. Średnio wykorzystując wodę w swoim gospodarstwie, zużyję jej może 2-3 metry dziennie, co spowoduje, że może tyle na dnie szklanki tego piasku będzie. Więc żeby wypompować podobną ilość do tej, co tutaj żeśmy wypompowywali, przy normalnym użytkowaniu wody zajmie mi to chyba z 10 lat, a przez ten czas ziemia sama sobie utworzy nowe kryształki piachu, więc nie ma możliwości, żebym ja zrobił jamę normalnie użytkując wodę. Jeżeli pompowałbym motopompą każdego dnia, może tak, ale codziennie jakby pompuję mi jakieś takie odrobinki na 4 metry sześcienne wody, słuchajcie, to odnowi się to źródło. Nie zrobię tu jamy. Proszę, nie wprowadzajcie ludzi w błąd, bo nie ma takiej możliwości. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że zrobiłem dla was kawał dobrej roboty, że zmotywujecie mnie do nagrywania kolejnych filmów. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia.